No dobra. Wow, ty. Ale to... Ja nie mogę, takie coś to jest. Ale ma wyświetlać, ty. Elo, welo, rowerzyści i kolarze. To, co dzisiaj wam pokażę, to licznik rowerowy z GPS-em, czyli Hammerhead Karu 3. Licznik, który w ogóle nie zamierzałem testować, bo poprzednia wersja nie przypadła mi totalnie do gustu, z tego powodu, że na przykład miała bardzo słabą żywotność baterii. Egzemplarz, który dostałem, wytrzymywał mi chyba 7 czy 8 godzin, czyli myślę, że jak na takie urządzenie za tyle pieniędzy, no to bardzo, bardzo słabo. Od dłuższego czasu tamten licznik można było kupić już w jakichś dosyć fajnych promocjach. I niedawno pojawił się Karu 3, który był też rozdawany przy zakupie grupy osprzętu SRAM, chyba Reda, tego najnowszego, bo generalnie Karu, SRAM i jeszcze parę innych tam marek, można powiedzieć, są jakby w jednej kolaboracji. I z racji tego, że można było go dostać za darmo przy zakupie SRAM-a Reda, to akurat ktoś sprzedał mi okazyjnie ten licznik, więc ten materiał niestety nie jest sponsorowany. Ale mimo tego, no, licznik bardzo pozytywnie mnie zaskoczył i bardzo żałowałbym tego, że go nie przetestowałem. A może być tak, że ten licznik zostanie ze mną na dłużej. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o sam licznik, no to przychodzi on w bardzo eleganckim, prostym opakowaniu. Widać już od samego początku czuć tą jakość premium. W zestawie standardowo jest licznik, jest oryginalny uchwyt i to, co charakteryzuje Karo, to to, że te liczniki mają jakby własne dedykowane mocowanie, które możecie oczywiście wykorzystać, a jeżeli korzystacie już z jakiegoś uchwytu Garmina i nie chcecie zmieniać, powiedzmy, mocowania, no to jest adapter przejściówka na Garmina, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Sam licznik jest dosyć duży, bo ma wyświetlacz o przekątnej 3,2 cala, ale ma na szczęście małe ramki. Ja może już go odpalę zawczasu, żeby on się uruchamiał i żebyście zobaczyli, jak to mniej więcej wszystko wygląda. Ma łącznie 5 przycisków i są bardzo intuicyjne, bo są po lewej, po prawej stronie w tym samym miejscu i od dołu jest przycisk od włączania i wyłączania. Pod spodem tutaj też jest USB. O, zobaczcie, jak on się ładnie uruchamia, jaki kontrastujący wyświetlacz i jaki, no, taka ciekawa, można powiedzieć, grafika na wstępie. Tak, licznik jest na pewno bardzo rozbudowany i ma dosyć fajny system, gdzie na przykład macie jakieś pulpity, nie pulpity i wszystko ładnie działa, tylko licznik potrzebuje czasami troszeczkę czasu jakby na uruchomienie się i dojście do wszystkich opcji, bo teraz jak na przykład od samej góry sobie rozwinę te menu, to on tak troszeczkę, można powiedzieć, laguje, ale już później przy ponownym uruchomieniu tego, no to działa to bardzo ładnie, nie ma z tym później już takiego problemu. Po prostu, o, tak za pierwszym razem odpaliłem, to było tylko 3, można powiedzieć, pulpity, a teraz już jest ich 4 tutaj. Ja zazwyczaj sobie, jeżeli chodzi o wyświetlanie, ustawiam na 20 parę %, bo jest to wystarczające. Dodatkowym pulpitem na samym końcu jest na przykład opcja lampki, na przykład Bontragara Flare RT, które mam tutaj połączone. I w momencie, kiedy wystartuje aktywność, to sobie ta lampeczka się zaświeci. Jak zauważyliście, ekran jest dotykowy, ale nie trzeba z tego dotyku korzystać, bo można sobie przełączyć też przyciskami. Jakbym chciał teraz odpalić aktywność, to wystarczy, że nacisnę z boku play i mogę już ruszać. Ale jeszcze będę chciał sobie dzisiaj wgrać trasę, aby wam pokazać, jak wygląda nawigowanie. Czyli wchodzę tutaj w główne menu, trasa, już mi się automatycznie zaczytało po Wi-Fi, jak byłem w domu. I tutaj, jeżeli chodzi o opcje połączenia, no to jest bardzo rozbudowane. Ma oczywiście Bluetooth, ANT+, ma Wi-Fi. Wi-Fi działa naprawdę bardzo dobrze, jeśli chodzi o synchronizację tras, że na przykład odpalę sobie ten licznik w domu, zanim wyjdę z rowerem, to on sobie tam się połączy, pobierze sobie te trasy, które już wcześniej sobie ustaliłem na Strawie, Komucie, czy też na stronie Hammerheada.
bo nie mamy za bardzo dedykowanej aplikacji, jeżeli chodzi o Karu w telefonie. Aplikacja głównie służy tylko do przesyłania powiadomień, jeżeli chodzi o połączenia, wiadomości i tym podobne. Więc nie ma czegoś takiego, że możemy sobie coś poustawiać z telefonu. Licznik jest samodzielny. Nie potrzebujemy totalnie telefonu, żeby w ogóle coś tutaj zmieniać, więc wszystko możemy zrobić z poziomu licznika i to też będę chciał później Wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda, bo jak już ktoś załapie, o co chodzi, to później już jest łatwo, ale na początku no, ten licznik nie jest intuicyjny, jak na przykład IGP Sporty czy nawet Sigma. Bliżej mu tutaj, jeżeli chodzi o intuicyjność, do Garmina, ale nie jest tak źle jak w Garminie. Jest dużo opcji, a jednocześnie no nie ma tego aż tak dużo, żeby się czasami, powiedzmy, zapętlać w jakichś tam ustawieniach. Dobra, no to co? Wybieram traskę, klikam play. Wstępnie nie jestem na trasie, ale jestem blisko niej i już jest pokazane, gdzie mniej więcej mam się poruszać, żeby to dojechać. I w tym momencie, jak sobie włączę przycisk play, to lampeczka się zaświeca. Elegancko, nie? To działa. Bajeczka. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Zanim przejdziemy do dalszej części, zobaczcie, gdzie się właśnie znajduje. Jest to miejsce Velostawki Gravelowej 2024. A dokładnie tu się odbędzie start. I jeszcze raz najmocniej zapraszam. 15 sierpnia, czwartek, to jest święto, więc większość z Was pewnie ma wolne. Więc zapraszam do wspólnej jazdy. Trochę szybszej, trochę wolniejszej. Wszystko będzie w przypiętym komentarzu. Tam jest link do zapisów i jest raczej wszystko objaśnione. Jest też wydarzenie na Facebooku, więc gorąco zapraszam. A teraz jeszcze jadę się chwilę przejechać i zobaczymy, jak ten licznik się sprawuje. Dobra, jeżeli chodzi o menu, no to przejdźmy może do absolutnych podstaw, czyli do ustawień. Możemy tutaj sobie sprawdzić nasze ostatnie aktywności. Te aktywności też można sprawdzić na portalu Dashboard Hammerhead. Możemy sobie wybrać trasę, o ile wcześniej była gdzieś zaplanowana na jakimś portalu typu Komoot Strava, czy też właśnie portal bezpośrednio Hammerheada. Fajnie, że można wyszukiwać to poprzez wpisanie nazwy. Ewentualnie można sobie to sortować według własnych potrzeb, czyli nie wiem, alfabet, czy starsza aktywność, czy młodsza, więc to jest na przyzwoitym poziomie takie wyszukowanie. Jeżeli mamy połączenie z Training Peaksem bądź Trainer Roadem, to też przerzuca nam automatycznie zaplanowane treningi. Jeżeli takie rzeczy nie dzieją się automatycznie, to można to wymusić tutaj z poziomu tak ręcznego, o ile jest w zasięgu Wi-Fi i widnieje to nam u samej góry. Profile. I to jest jedna z ważniejszych opcji, bo tutaj możemy sobie wszystko poustawiać pod siebie, czyli jaki typ roweru, jak on ma być mniej więcej skonfigurowany, czy na przykład ma być to jazda wewnątrz w domu na trenażerze, czy ma być to na przykład gravel. Tu sobie właśnie wybieramy, czy to ma być aktywność na zewnątrz, czy w środku. Są pulpity, są przeróżne pulpity, można je w bardzo łatwy sposób edytować. Jeżeli mamy za mało bądź za dużo opcji, to możemy sobie tutaj wszystko poprzestawiać wedle uznania. Jeżeli któryś z pól nam się nie podoba, to naciskamy, wybieramy sobie, co tam teraz nam jest aktualnie potrzebne, czyli no, nie wiem, climb i tutaj przewyższenie. No szkoda, że to nie jest po polsku, ale no nic na to nie poradzę. Może kiedyś doczekamy się spolszczenia. Jeżeli tu pulpitów jest za mało, to możemy sobie taki pulpit dodać. Kolejny. Wybieramy, jaki to jest właśnie typ roweru, czy to jest bardziej szosowy, gravelowy, czy MTB, aby móc podczas przeliczania trasy wybrał nam odpowiednią nawierzchnię. Odpowiednie opcje powiadomienia, czy ma nam przeliczyć trasy, czy ma nam pokazywać punkty POI, czy przełączać mapy, jeżeli na przykład nie będzie akurat włączone pole, o tak jak tutaj tego pole ogólne, to w momencie skrętu przełączy nam się na mapę. Ta mapa też jest z reguły podczas skrętu przybliżana, żeby było nam tutaj wszystko bardziej czytelne.
powiadomienia z telefonu. Możemy sobie wybrać, co nas tak naprawdę interesuje, bo możemy to ograniczyć. Przewyższenie, czyli tak zwany incline, czy tutaj climber. Możemy wybrać, czy ma się włączać za każdym razem, kiedy pojawi się górka, czy tylko w momencie, kiedy nawigujemy, czy w ogóle ma być to wyłączone. Jak widzieliście, climber też jest kolorowy, ładnie to wygląda. Segmenty można wyłączyć, włączyć, można synchronizować, można sobie niektóre segmenty, które nam się nie podobają, powyłączyć tutaj z tego poziomu, więc no, wszystko ustawiacie pod siebie. Okrążenia, automatyczne okrążenia można ustawić. Jedyny minus, że w tych ustawieniach nie ma czegoś takiego jak powiadomienia, na przykład czasowe. Może jeszcze to wejdzie w jakieś aktualizacje, ale na ten moment nie ma czegoś takiego jak przypomnienie o jedzeniu czy piciu, więc szkoda. No i ogólne ustawienia, czyli połączenie z kątem Hammerheada, ze strawą, z Suunto, bo Hammerhead i Suunto to też można powiedzieć po części taka jedność, więc jeżeli chcemy mieć tak zwane hitmapy z Suunto, no to musimy sobie tam założyć konto i to wszystko zsynchronizować. Możemy też sprawdzić statystyki odnośnie rowerów, możemy ustawić nasze strefy tętna, możemy ustawić strefy mocy. Ta moc jest automatycznie przeliczana. Jak tutaj widzicie, na przykład no, dla mnie Active Recovery to jest do 198 W. Już druga strefa to jest do 270 W, to nawet wysoko, nawet już nie pamiętałem, że aż tak dużo. Tempo zaczyna się od 270 do 320 i już na poziomie zakwaszenia 325 do 378. I V2 Max powyżej, czy już tam 380. No i moja waga 78 kg. Same menu nie jest skomplikowane, ale nie jest też mega intuicyjne. Mamy jeszcze tutaj menu od góry pomocnicze, czyli takie podstawowe opcje są tutaj widoczne. Możemy wyłączyć dźwięki, włączyć, połączyć się z Wi-Fi. Wi-Fi automatycznie się wyłącza, kiedy zaczynamy aktywność. Zwiększyć jasność, zmniejszyć. No, ja zazwyczaj jeżdżę na około 25% i mi to spokojnie wystarcza, a przy okazji bateria gdzieś wytrzymuje 15 godzin, można zrobić tryb automatyczny, można zrobić tryb nocny, włączyć opcję antydeszczową, chociaż jeździłem w deszczu i tutaj raczej nie ma jakichś większych problemów, więc naprawdę spoko. No i czujniki, jeżeli czegoś nie macie, możecie sobie to w miarę szybko dodać. Sami też wybieracie, czy ma być to połączone po ANT+, czy po Bluetooth, bo też czujniki niektóre są, mają opcję, że może działać z jednym i z drugim i to przez Was tutaj możecie sobie wszystko wybrać. Spoko. Mam nadzieję, że udało mi się tutaj pokazać możliwe opcje. Jeżeli chcemy wystartować, to oczywiście naciskamy play, czekamy chwilę, łączy nam się z GPS-em i jedziemy. O, nawet GPS się złapał na balkonie. To jest nawet, powiem, że szacun, bo już dawno nie miałem licznika, który coś tam łapał na balkonie, aczkolwiek widać, że ta prędkość delikatnie faluje, no bo jednak jest zadaszenie i może troszeczkę ten zasięg gubić. Ale autopauza jest ustawiona do 6 km na godzinę, więc mimo tego, że on sobie faluje, to teraz i tak jest włączona pauza. Dobrze, to rower aluminiowy, o który mogę się tak oprzeć, bo na karbonowym tak za bardzo robić nie można. Ale tak, przejdźmy do licznika, który zaskoczył mnie bardzo, bardzo pozytywnie. Jak wspomniałem na samym początku, nie miałem zamiaru w ogóle z niego korzystać, więc dziękuję tutaj Radkowi, który się do mnie odezwał z propozycją o przetestowanie tego licznika. Powiedział, a weźmiesz sobie tam, kupisz go za dobre pieniądze, jak Ci się spodoba, to Ci się spodoba, jak nie, to sobie po prostu go odsprzedasz. I powiem szczerze, że chyba go nie odsprzedam, bo dobrze mi się na nim jeździ. Licznik, mimo że jest dotykowy, to mi to nie przeszkadza, bo mogę go uruchomić bez jakiejkolwiek tam ingerencji w ekran.
Odpala się on z przycisków, mogę włączyć play, mogę go zastopować, mogę zmienić pola danych przyciskiem, więc to mi się podoba, że nie potrzebuję dotyku. Ten dotyk oczywiście czasami się przydaje, na przykład na spokojnie w domu sobie pozmieniać jakieś ustawienia, nie wiem, zobaczyć trasy, czy są synchronizowane, czy wybrać jakiś trening. Wyświetlacz jest bardzo czytelny, to mnie zaskoczyło, że no chyba top, jeżeli chodzi o wyświetlanie. O pierwszy raz, jak go odpaliłem, to byłem tak zszokowany. Jedyne, co mi się nie podoba, to to, że bardzo strasznie palcuje się wyświetlacz. Tutaj na pewno warto zastosować jakąś folię ochronną, najlepiej pewnie matową, żeby te palce nie odznaczały się na ekranie. Działa płynnie, działa przyzwoicie. Bardzo dokładne dane, jeżeli chodzi o zapis GPS. Bardzo dobry sygnał dźwiękowy, który no, rzuca się w uszy. Więc jeżeli chodzi o jakieś powiadomienia o skręcie, to na pewno ich nie przegapicie. Skręty są pokazywane na czas. Jest specjalnie przybliżenie w odpowiednim momencie, więc tutaj miałem okazję się na nim pościgać i ani razu nie zgubiłem trasy, więc to naprawdę szacun, bo ma bardzo dobre nawigowanie, ma czytelną mapę, więc jak komuś na tym zależy, to wydaje mi się, że sprawdzi mu się w 100%. Łączy się przeróżnymi tematami, które już można wymieniać w nieskończoność, czyli lampki, radary, te AXS-y. Nie wiem, czy Shimano DI2, bo jak wiecie, Hammerhead miał w pewnym czasie kosę z Shimano, bo jest to jakby no, dedykowane pod SRAM-a, ale czy z Shimano, to musiałbym sprawdzić. Łączy mi się z Wiltopem, EDS-em, TX-em, to też byłem w szoku. I pokazuje mi stan baterii oraz na jakich biegach tam, powiedzmy sobie, mniej więcej jeździłem. Łączy się z e-bike'ami, z przeróżnymi, z czujnikami pulsu, pomiaru mocy, z InPeak'em działa mi bardzo dobrze. Więc dane są super. Nie mam się ogólnie do czego przyczepić. Może to, że za często ktoś mi wysyła w tym momencie powiadomienia. Bateria. Bateria wytrzymuje mi około 15 godzin. Już sprawdzałem to kilka razy i wytrzymuje plus, minus tam około 30 minut. Na podświetleniu 20 paru procent to jest spokojnie wystarczająco, bo nawet taką lampę jak dzisiaj teraz, to widać to wszystko ładnie, przyzwoicie, więc nie ma z tym problemu. Mogłoby być więcej, bo już niektóre marki przyzwyczaiły nas do, że niektóre liczniki wytrzymują 20, 30, nawet i 50 godzin, ale 15 to jest naprawdę już dobry wynik, patrząc na jego starszego brata. Szacun, że udało się już zrobić taki fajny licznik. Mogę powiedzieć z minusów, no to, że też nie jest on lekki, bo jednak swoje waży, ale no trzeba aż tak te, nie wiem, 10, 20, 30 gramów zrobi Wam różnicę. Ma wszystko, co taki licznik powinien mieć. Ma segmenty. A, ma jeden minus. To faktycznie nie ma jednej rzeczy, a nie ma chyba alertów na przykład czasowych, że na przykład ustawię sobie, żeby co 15 minut wyskakiwał mi jakiś alert. I tutaj takie niestety powiadomienie nie wyskakuje. Jest możliwość zrobienia jakiegoś interwału, żeby tam co 15 minut odznaczało okrążenie, ale nie ma na przykład alertu czasowego, że na przykład przypomnienie o jedzeniu czy piciu, więc to jedyny taki jakby minus. Minus oczywiście za język, bo nie ma języka polskiego i domyślam się, że jak to u Amerykańców, że raczej języka polskiego nie będzie. Będzie pewnie ta sama sytuacja co z Wahoo, że było obiecywane długie, długie lata, że ten język będzie i w końcu finalnie się on nie pojawił i już raczej na pewno się nie pojawi. Wykonanie bardzo dobre. Nie wygląda on na jakiś super, mega pancerny, ale widać, że wykonanie jest naprawdę bardzo dobre i raczej z nim problemów nie powinno być. Na szczęście, tak jak poprzednik, nie ma wejścia na karty SIM, co dla mnie było no, nie było minusem, bo można było po prostu z tego po prostu nie korzystać, ale no, na polskie, powiedzmy, realia było to chyba totalnie bez sensu. I niestety muszę powiedzieć, że ja go po prostu nie sprzedaję. Będę z niego korzystał teraz długi, długi czas.
na przemian pewnie z jakimiś innymi licznikami, ale raczej nie mam w planie go sprzedać. Dziwne rzeczy się dzieją, bo woli u mnie, prywatnie, że tak powiem, że w końcu mam rower szosowy, którego nie planuję sprzedać. Mam licznik, który, jeżeli mnie w jakimś stopniu nie zawiedzie, to też raczej nie planuję go sprzedać. Czyżby w końcu doszedł do, jakby powiedzmy, takiego ideału. Ja lubię rzeczy proste, funkcjonalne i działające. Czyli nie musi mieć mega, super rozbudowanych opcji, to ma po prostu działać fajnie, przyzwoicie, bo jednak takie liczniki nie są tanie. W cenie można kupić już dosyć dobry smartfon i z niego sobie korzystać, nie wiem, powiedzmy na kierownicy. Więc no to naprawdę musi być przemyślane urządzenie. I wydaje mi się, że Karu Hammerhead taki jest. Jak wypada na tle innych liczników, to się przekonamy za niedługo, bo będę chciał zrobić większy, grubszy test porównujący. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzu. Na wszelkie postaram się odpowiedzieć. Ten, kto raczej wybierze Karu Hammerheada, a na przykład korzystał z Garmina, to na pewno będzie bardzo zadowolony, bo jest dużo, dużo lepszy od Garmina. Płynniej działa, nie zawiesza się, nie gubi sygnału. Sygnał jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Ma wiele rozbudowanych opcji, a przy okazji nie ma jakichś dużo dupereli, które są kompletnie niepotrzebne. No. Dla mnie na ten moment mieści się w pierwszej trójce, jeżeli chodzi o liczniki, ale jak będzie dokładnie, to się dowiecie za niedługo. Dobra, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka!